Siema do widzowie, kolejny dzień na Palionowie i kolejny dzień z tą straszną chorobą, którą jest, nie wiem, Y-koza. No możemy tak to nazwać, Y-koza? Nie wiem, jak to inaczej nazwać, w każdym razie mam tą głowę tego Y-ka, strasznie mi to nie pasuje. Panie Y, wiem, że mnie słyszysz, wiem, że mnie śledzisz, szczerze mam to gdzieś, już mnie to nie straszny. Wiem, że będzie słyszał teraz, co robię, ale słuchaj, będę i tak miał wszystko walczyć. Nie ma szans, żebym ja się poddał. Słuchajcie, mamy tutaj w tym momencie takie coś, widzicie to? Ja nie będę wam mówić, co to jest, bo nie wiem, czy on widzi, co ja mam w ekwipunku, czy on widzi tylko moje oczy, co ja robię. Więc nie będę mówić, co to jest, wy widzicie, co to jest, jak co. Może on widzi tylko grę, może nie widzi mojego ekwipunku, więc mam takie coś i dzisiaj sobie to wykorzystamy. Dzisiaj wykorzystamy to do tego, żeby się dowiedzieć jakiejś informacji poprzez, prawda, nielegalne usłyszenie czegoś, w taki, że tak to ujmę. Więc może się domyślać, o co chodzi, na pewno po tytule się spodziewacie, jeżeli taki tytuł dałem, jeżeli myślę, jaki dam tytuł, więc spokojnie... Chyba wiecie, o co chodzi. W każdym razie, musimy dzisiaj pójść do Dave'a i to właśnie tam to zrobić, ponieważ tak jak już mówiłem na ostatnich odcinkach, Dave posiada adres. W ogóle co to jest za skrzynka? Liścik, by Milkacz. Filipie, martwię się o ciebie bardzo, bo dawno się nie widzieliśmy. Wpadłam na pewien trop i muszę z tobą o tym porozmawiać. Milki PS, mam nadzieję, że wszystko u ciebie spoko. No, wszystko u mnie spoko, ale... Znaczy właśnie w sumie nie, u mnie w sumie nie wszystko spoko. Dobra, odkładamy tutaj. U mnie w ogóle nie jest spoko. Ale no spokojnie widzę, to... Nie, no ja nie mogę gadać z Emilią teraz. Ja, dobra, nawet jej nie odpowiadam na to. Udaję, że ja nie widziałem tej wiadomości, bo nie mogę z nią za bardzo porozmawiać w tej sytuacji, w której jestem, no bo jak ja z nią porozmawiam z tą głową? No nie, no, jeszcze X będzie wszystko słyszał, każdą naszą rozmowę. Nie, w ogóle nie spotykamy się z nią na razie. Na razie nie wciągamy nie wciągamy jej w to całe bagno. Szerekowskie bagno. Dobra, słuchajcie, czy my coś potrzebujemy ze sobą? Mamy podkę na niewidzialność. Wezmę je ze sobą, bo mogą mi się dzisiaj przydać bardzo. Zróbmy tak, aparat mi się raczej nie przyda, ale przyda mi się to, żeby właśnie podłożyć tam wiadomo co. I teraz tak, słuchajcie, musimy pójść do Dave'a, musimy to podłożyć u niego na chacie. W taki sposób, żeby on się w ogóle nie zorientował. A właśnie, bo mówiłem wam, dlaczego to mamy zrobić. Dlatego, że Dave jest w posiadaniu adresu. Adresu do domu X-a w prawdziwym życiu. Z tym, że nie chciał mi go powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest miejsce, do którego musimy się dostać, bo już o tym mówiłem na poprzednim odcinku. Ponieważ tam całkiem możliwe, że jest coś, co może mi, co pozwoli mi na, prawda, no, że tak powiem, jak to no, nazwać, uleczenie, no to jest choroba, ta głowa, no nie wiem, no w każdym razie uleczenie się z tego, jeżeli tak to, albo naprawienie mnie. Coś wiecie o co chodzi w każdym razie. Dobra, lecimy pod dom Dave'a, ja w czasie, w którym idę, oczywiście widzę was serdecznie, zapraszam na mój kanał Szybson Plus i na kidowice.pl, ponieważ to jest najlepszy serwer Minecraft, specjalnie dla was, żebyście sobie tam mogli grać. Teraz tak, czy Dave jest w ogóle u siebie na chacie? Ja tego nie wiem, ale czekajcie, zaraz się rozejrzymy za pomocą lunety. Tam nic nie widzę. O, tam mignęło mi coś. Mignęło mi coś, chyba jest u siebie na chacie. Tam mi coś mignęło, chyba tam jest. No, to niedobrze, czekajcie, musimy się zakraść w taki sposób, żeby móc tam wejść. I najlepiej tak, żeby go w ogóle nie było tam, więc schowajmy się tu. O, widzicie, jest. Jest przed domem, jest przed domem. Coś się tam kombinuje. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, poszedł za tą żabę. Dobra, pytanie, czy on teraz gdzieś poszedł w konkretne miejsce, czy on gdzieś odszedł. Gdzie on jest? Czekajcie. My nie możemy być blisko chaty, bo on wtedy się dowie, że my tutaj coś kombinujemy. Więc... Dobra, on znikł za tą żabą. Dobra, idziemy w drugą stronę, że niby w ogóle nie chcieliśmy być tam. Przypadkowo przechodziliśmy tamtędy. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważył, a jeżeli zauważył, to w ogóle nie pomyśli o mnie, że się skradałem gdzieś do niego. Dobra, teraz tak, gdzie on poszedł? Ja muszę wiedzieć, że on gdzieś poszedł. Konkretne miejsce, że on gdzieś sobie, prawda, że już go... Dobra, chyba go nie ma, chyba sobie poszedł gdzieś. Dobra, nie wiem, gdzie jest, widzowie, robimy szybką akcję, ładujemy się do środka. Gdzie pocu? Gdzie jest największa szansa na to, że on cokolwiek będzie tutaj rozmawiać z kimkolwiek? Dobra, wydaje mi się, że jak już będzie z kimś gadać, to gdzieś nisko. Czyli na przykład tutaj, ojej, jakie tu są lagi. Dobra, myślę, czy tutaj gdzieś zostawić ten podsłuch? Nie, on tutaj chyba raczej nie będzie z nikim rozmawiać. Wydaje mi się, że najczęściej jak on już będzie coś mówić i najczęściej jak prowadzi odcinek, to jest chyba w tym miejscu. Wydaje mi się, że w sypialni możemy najwięcej usłyszeć tak naprawdę i nocą i tak dalej. Więc uwaga, bierzemy to i podkładamy to gdzieś tutaj. Tylko pytanie, w którym miejscu? Wydaje mi się, że powinno to być w takim miejscu, w którym on nie będzie słuchał. Czyli na przykład tu. Tu jest jakaś książka. Dobra, może tu, bo tam widocznie zagląda. Dobra, może tu schowamy, tutaj to. Drugie musimy mieć ze sobą tak, żeby słyszeć, co my mówimy. Czy to jest dobre miejsce? Wiecie, on przyjdzie tu, to powinniśmy go słyszeć, nie? Yeti był na serwerze? Dobra, ja nawet tego nie zauważyłem. Dobra, czekajcie, teraz tak. Tutaj, tu nie, tu ma rzeczy w tych boksach, więc tutaj nie możemy tego schować. Dobra, to jest, wydaje mi się, dobre miejsce. On ewidentnie zagląda tu, bo tu ma jakąś książkę, a to... To jest po prostu... Dobra, to jest git. To jest bardzo dobre miejsce. Dobra, czekajcie, musimy się stąd ewakuować. Tak, żeby go tutaj też nigdzie nie było, żeby mnie nie przyłapał na tym, że ja mógł gdzieś po chacie grzebie. Dobra, przejdźmy stąd.
Wychodzimy. Nie ma go tu nigdzie? Nie ma go, dobra. Idziemy tu i teraz tak, słuchajcie, akcja taka, wchodzimy tu, szybko gdzieś się trzeba skitrać, tak żebyśmy mieli na oku cały ten jego dom i siedzimy na podsłuchu i słuchamy, tu, na drzewa wychodzimy, tu, wkopmy się tutaj, okej, pyk, i teraz trzeba wypatrywać, gdzie jest Dave, najgorsze jest to, że ja mam te super moce, w których widzę te obramówki, a nie, o, jest przed domem, ej, on wygląda tak jakby, co on tam robi, czekajcie, on tak dziwnie chodził, o, dobra, idzie do siebie na chatę, dobra, bierzemy to, żeby mieć kontrolę, dobra, jest tam, czy on poszedł na dół? Możliwe, że poszedł na dół, dobra, czekajcie, może usłyszymy, musimy nasłuchiwać. Dobra, widzowie, a więc ten adres, o którym wam nie mówiłem, ten wiecie, adres zamieszkania od X-a, to jest... Ale co jest? Czemu są jakieś zakłócenia? I muszę się tam udać jak najszybciej. Co jest? Ej! Ej, nie działa mi podsłuch! Ej, co jest grane? Co jest? Słyszałem, jak on mówi coś tam, ale nie... nic konkretnego. Mówił do widzów coś, że ma ten adres i musi się tam udać. Ej, dobra, co tu się wydarzyło teraz? Czekajcie. Pijemy potem na niewidzialność. To jest ten moment, który musimy ją wykorzystać. Ściągamy to, ściągamy elytrę, ściągamy głowę. W tym momencie... jak mnie dziwnie widać. O nie, mam nadzieję, że oni mnie nie widzą jako takiego ducha teraz, że ja nie mogę się ukryć podką na niewidzialność. Ej, mam nadzieję, że nie. Dobra, czekajcie, idziemy tu szybko. Szybka akcja, tu i teraz tak, musimy tam wejść i podsłuchać coś ewentualnie, albo go pośledzić. Może on gdzieś... On powiedział, że on idzie na adres, więc całkiem możliwe, że on teraz gdzieś pójdzie w tym na palie nawet. Tylko pytanie, gdzie on jest w tym momencie? O! Wychodzi. Dobra, poszedł, idziemy za nim. Dobra, o! Dobra, on rozwala te dynie. Okej, niech sobie rozwala na spokojnie, spoko. Dobra, tutaj postawił gdzie indziej. Boże, jak dziwnie, tak straszy w Halloween. Dobra, zjedzmy sobie ziemniaka, żeby mieć sprinta za nim. Kurczę, zepsuł mi się podsłuch. Coś, jakieś zakłócenia były. To chyba nie było najlepsze miejsce na to, żeby tam ustawiać coś, bo słyszeliśmy, jak przyszedł. Gdzie on poszedł? Ej, dobra, zgubiłem go? Czekajcie, bo to nie jest... Przez to, że ja widzę te obramówki wszystkie, to mam wrażenie, że nie widzę... O, jest tu. Dobra. Jeszcze go mamy, dobra, idziemy za nim, nie możemy go odstąpić na krok, on teraz idzie w jakieś ważne miejsce, 100%. Dobra, łazi po tym domku. Nie, dobra, kitramy się, czekajcie, ile mam tej podki? 6 minut ponad, dobra, to git, to mamy sporo czasu. Dobra, lecimy za nim. Może się czegoś dowiemy, kurczę, niestety go nie słyszę, ale na podsłuchu go słyszeliśmy, więc git, tylko... Kurczę, jak szkoda, że akurat jakieś zakłócenia były, dlaczego tak się stało? Dobra, jest pod tym moim... tym, jeśli chcesz być z nami, wróć do domu... z pamiątkami. O, to mój tekst, który kiedyś napisałem, już zapomniałem o nim. Dobra, gdzie on poszedł teraz? Ej, dobra. On mi znikł? Ej, co jest grane? Jak to jest możliwe, że on tak szybko zniknął? Ej, ja nie zwróciłem uwagi na to, gdzie on poszedł. Czy on gdzieś poszedł, czy on... Ej, dobra, nie, widzowie, to się tutaj dzieją dziwne cyrki. Bo on znikł. Ej, dobra, nie wiem, co się wyprawia. Nie wiem, gdzie on poszedł, ale mam wrażenie, że on znikł. Po prostu, że był i nawet nie widziałem, żeby gdzieś pobiegł, tylko po prostu jakby wbiegł za murek i po prostu znikł. Koniec. Finito, kurczę. Dobra, czekajcie, wejdźmy tu. Może tu wszedł? Nie no, jakby mnie tu dawno nie było. Dobra, tu. O, zarobiłem 2 zielone. Nikt nie kupuje na tym moim targu, jestem bankrutem. No dobra, no trudno. Ale... Ej, dobra, to jest dziwne, co tu się wydarzyło. Znikł przy tych głowach. Tak się skupiłem na tych głowach i na tym napisie, że nie zauważyłem, gdzie on poszedł. Nie, dobra, widzowie, mamy przypał. Mamy przypał i to gruby, nie? Bo byłem pewien, że... Dobra, no jest... Kurczę, mam młyn na bani. Mam wrażenie, że widziałem, jak on wszedł za murek i po prostu nagle znikł. Nie, dobra, to jest dziwne. Może ja mam jakieś halucynacje, nie wiem, co się wyprawia. Dobra, wracamy na chatę. Podsłuch mi nie zadziałał. Nie wiem, czy ja powinienem tam iść zabrać ten podsłuch. Chyba tak, czekajcie, wykorzystam to, że mam potem na niewidzialność i lecimy zabrać ten podsłuch z powrotem. Nie zadziałał ewidentnie. Coś tu jest nie tak, tu są jakieś zakłócenia, ktoś mi to zakłócił. Jest lipa, bierzemy to z powrotem, wracamy z powrotem na chatę. Ja wiem, co się mogło stać. Przecież ten X widzi moimi oczami. Mam jego głowę. Całkiem możliwe, że to on wpłynął na te zakłócenia tak, żebym ja tego w ogóle nie usłyszał.
Ja nie, no to jest przecież nienormalne. Jak ja mam walczyć z tym X-em, jak on ma nade mną taką kontrolę, że on może sprawić, że całkiem możliwe, że... Właśnie, a co jeżeli to on sprawił, że jakby, że ja nie widzę Dave'a, że może on wcale nie znikł, tylko on po prostu, jakby moje oczy, że on kontroluje mój wzrok, kontroluje to, co widzi, kontroluje to, co słyszę i... Nie, no to jest tragedia, nie mam żadnej kontroli nad sobą w tym momencie, nie jestem w stanie nic zrobić. Wie o mnie wszystko, wie co słyszę, wie co widzę, kontroluje co widzę, kontroluje co słyszę. Nie, no to jest po prostu... Nie, mam dość, widzowie, mam serdecznie dość. Czuję się bezradny, nie mogę nic z tym zrobić.